Twoja mama jest uważana za ikonę stylu cały czas. Czy ty też masz takie poczucie, że ludzie obserwują twoje stylizacje? Mam poczucie, że obserwują, ale absolutnie nie czuję się tutaj żadnym wzorem do naśladowania, bo ja niespecjalnie przywiązuję tego wagę, mówiąc szczerze. Znaczy, to nie jest jakaś taka materia, która jest mi najbliższa i ani ja nie lubię chodzić na zakupy, ani ja nie śledzę trendów, ani w ogóle nie przywiązuję większej wagi do mody. Uważam, że moda to jest w ogóle sztuczny wymysł, który ma nakręcać po prostu konsumpcjonizm, a tak naprawdę możemy mieć parę rzeczy w szafie i nosić je w kółko, więc ja wolę stawiać na rzeczy dobre jakościowo. I takie, no właściwie chciałam powiedzieć neutralne, ale to nieprawda, bo ja bardzo lubię printy, to w ogóle nie są neutralne rzeczy. Ale takie, które po prostu wiem, że będą mi służyły latami, bo ja naprawdę chodzę tak strasznie długo we wszystkim. I potem jak mnie dziewczyny pytają, na przykład wrzucam jakieś tam zdjęcie na Instagram, dziewczyny mnie pytają skąd to, skąd tamto. I mi jest aż przykro, że nie mogę im pomóc, bo to są takie rzeczy, których ja naprawdę chodzę po 10 lat na przykład. I w ogóle nie mam poczucia, że muszę mieć coś nowego i modnego. A zdarza ci się na przykład kupować ubrania z drugiej ręki? Głównie, regularnie. No i mam piękne rzeczy z drugiej ręki. No, ale normalnie masz na przykład też na to czas, żeby tak sobie pobuszować, popatrzeć, czy to na przykład... Ja raczej tego szukam. Ja w ogóle ostatnio, jak już muszę gdzieś robić zakupy, to przeważnie robię przez internet, bo bardzo nie lubię chodzić po sklepach i przymierzać i w ogóle. Więc też jakąś tam mam jakieś dwie strony na Facebooku, jak dwie takie grupy, gdzie dziewczyny po prostu wrzucają ciuchy, których już chcą się pozbyć. I tam parę rzeczy wyhaczyłam, ale to też nie jest, naprawdę to nie jest mój sport, wiesz, to nie jest moja dyscyplina, więc to nie jest coś takiego, że ja po prostu cały czas jestem nagrzana na te ubrania i cały czas próbuję coś tam upolować, bo naprawdę u mnie to są sporadyczne historie.